Panować czy coś? Siema. Halo, halo, siemineczko, z tej strony Habia. Wiszczy, moi drodzy, niesamowitym materiale. Jeden z naszych kochanych widzów się wzbogaci, a moi drodzy, będzie to Biali. Cześć Biali, byczku. Witam wszystkich. Siemanko, siemanko. Słuchajcie, widzowie, zostawiajcie łapki w kule, suby, bo tutaj czekali na ten mecz, no dobrą godzinę mi się wydaje. A za każdego fraga Biali staje 100 golicza, za każdego doda minus 50. Lecimy na matchmakerze. Ty zabiłeś! Ty, wariacie, się nie rozpędzaj. Chłopie, ty się zastanów. Dobra, już drugi. Zetka jeszcze jest, tak coś. Ja tutaj podejdę sobie na fraga. Dobra, leży. Apsy, apsy. Zabij sobie go. Bo tutaj już kolega stoi. I wcelowany. Ja tam flashuję aparty, poszedł flash. O, ma biało. Oj, oj, oj. Dobra, leży. Widzowie, za niedługi czas, może nawet na tym weekend zobaczycie odcinek z GG Standoff, gdzie no polubiliście chyba te odcinki z tego GG Standoff, mi się tak wydaje. A Dorsy leży. A ty Biali, w ogóle co myślisz o GG Standoff? To na takich odcinkach, wiesz, na kanał. Moim zdaniem. No, tak. No są perfekcyjne. Dobra, dobrze, że nie zabiłeś. Myślisz takie do no nie, no ja tutaj... Chyba wygadałeś się. Dobra, dobrze, ostatni został, słuchaj, to najważniejsze. Mówisz, że takie do niedzielnego obiadku są najlepsze, tak? No pewnie. Kurka wona. No słuchajcie, widzowie, i też słuchaj Biali. Wydaje mi się, że tak w sobotę możecie się spodziewać odcinka. Tak mi się... Nice! Dobrze, tam cię zabił, kurka wona. Wizu. To teraz, ile ty tam masz? 300, no 200 goliczy jak na razie zrobiłeś. Słuchaj, to jest takie sporo. Masz może jakiś plan zbierania na jakąś kosę? No bo wiesz, że niedługo evencik wychodzi. Może sezon? No to wiesz, skiny stanieją, nie? No to może masz jakiś plan? Albo chęć kupienia jakiegoś skinka, kosy? Bardziej na kosy nie, bo już posiadam, ale wolałbym jakiegoś, nie wiem, Digelka, Dragon Glass, Star Trek'u albo... Nie wiem. Ale ogólnie chyba do Digla jakiegoś, nie? Oj. Tak, Digla w Star Trek'u. Star Trek'u? A czemu w Star Trek'u to? No bo miałem Digla Dragon Glass'a w Star Trek'u, ale go sprzedałem, żeby kupić tego właśnie AWP, tą sporka. Dlaczego? A w ogóle możesz się pochwalić tutaj widzom, bo jesteś w Habi składzie. Możesz powiedzieć ile mniej więcej? Około 4 miesiące i 12 dni. Myślisz, że ten, że kolejny miesiąc, bo to będzie czerwiec, nie? Czy lipiec? Bo z czerwcem liczysz 4 miesiące? Tak. A okej, to myślisz, że w lipcu będziesz dalej tutaj dzielnie walczył w szeregach Happy Squadu? No pewnie. Mi się tu podoba, ja nie wychodzę stąd. Ass goes out with that loser Patrick Babin, what a dork. Another martini, Paul. Nawet Biali ekipą Habi składu się zapisali do Happy Cupa, więc nawet ich będziecie mogli tam oglądać w ich kwalifikacjach. Najpierw się dostają do głównego turnieju, czego oczywiście serdecznie życzę. Kurczę, coś tutaj zawiodło. Ty 4-4 robisz. No. Dobra. Coś mi nie wychodzi. Nieważne, no mnie też zdjęli, stary. No ja się wychyliłem na nich. No byłem jak na widelcu. Brawo. Jeszcze jeden. Ale ten... Widzicie, no ty wcześniej Michał znałeś, nie znałeś? Znałem, my długo się już znamy. A, okej, okay, dobra, bo na przykład taki Patyczak i Majker, to oni się wcześniej nie znali, dopiero w Habi składzie się poznali i jakoś tak się tak, tam tak. Polubili. No. Więc dla takich osób, które na przykład nie mają kolegów do gry, no to Habi skład uważam, że jest naprawdę fajnym miejscem, żeby pograć i tak dalej. O nie. Oj tak, no słuchaj, mój portfel ulżył teraz trochę. No to nie będzie Digelka. Nie, no spokojnie, będzie, mam nadzieję, że będzie. Ja tutaj nie będę zmieniał postania, jak zmieniłem, to Majker wyczaskał chyba 1000 golda na mnie, więc to jakby Habi słowa zawsze dotrzymuje, na Happy Cupie 10 koła będzie. Kaskę też wspierającym trzeba będzie, znaczy wspierającym, wygranym trzeba będzie dać, ale najaktywniejszego wspierającego, 500 golicza. W ogóle, jak się stało, że ciebie nie ma w ekipie najaktywniejszych wspierających? Jak ty, kurczę, cały czas w tym Santofie siedzisz? Cały czas siedzę, dzień i nocą, mi się to podoba. Okej. Z Diglem lecisz, ty? No. Ej, idę ci pomóc. Dobra. Mów, gdzie to będę obijał, a ty będziesz dobijał, dawaj. No to idę na rampę. Dobra.
Mogę nawet zapodać ci flesza, jak chcesz. Gdzieś tam. Mam najda i flesza. Ty z tym najdem tak chodzić? Chyba dorsy, wiesz? Możesz przeskanować czy coś? Nice! Ty! Zawodnik Havi składu, tutaj nie mogę nic powiedzieć, no. Chłopowi tylko mówisz tak. Dorsy. A on po prostu wie, co ma robić. Polska górą! Polska górą! Tego się nie spodziewałem ogólnie. Słuchaj, ja po moich widzach zawsze się spodziewam nieznanego naprawdę. Z ręką na sercu. Widzowie to zawsze tacy wariaci. Różne rzeczy robią, kurczę, na serwerze. Jednemu na przykład mama wbija do pokoju. Ojej, celowany ze snajperką był. Co, Gosiu, tam na tero wiesz? Filary. Dobra. Ja pójdę sobie poda. Nie mam nejda niestety. Ale zrobimy sobie tutaj planta. Ale dałem smoła, nie? Ale mi słabo idzie. Słabo? Słuchaj, to może jakaś presja, jakiś stres, kurczę, że tego golda nie będzie. No stres. Stresujesz się? No, bardzo. Kurka, dobra. Bo wcześniej gadaliśmy tam przez dłuższą chwilę. No. I ten ogólnie widzowie to naprawdę szukaliśmy tego meczu. Znaczy szukaliśmy meczu. Staraliśmy się zagrać na duo przez jakąś godzinę. A później wyszło tak, że gramy matchmakera. Gdzie lato? Galiano, gazpacho, gelato. Siedziałem godzinę, trenowałem. Aha, zbijał rangę. Tak, znaczy ja wbijałem. Wbijałem tak, nie wbijałem, bo tak jakby starałem się przegrać. A ty w ogóle jeszcze, Biali, do szkoły chodzisz? Nie, ja już skończyłem szkołę. O, to coś ciekawego w życiu robisz? Ja ogólnie jestem mechanikiem z zawodu. O, ciekawie ile tych mechaników jest w ogóle na kanale. No nie wierzę, fraga mi kradniesz ty. Wariacie. Mechanikiem i w ogóle, pewnie nie lubisz auta, na bank. Mechanicy no zawsze robią to z pasji. Ja wiem o tym. No. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Bardziej chodzi o pracodawcę. No, czy jest fajny? No jest dobry. Czasem ktoś narzeka, ale jak to szef, nie? Ogólnie. To coś tam burknie pod nosem i tyle. No. Dobra, uff. Się udało to ugrać. Ale tak zawsze jest. Ale fajnie, że robisz to z pasji, kurczę, bo ja to powiem szczerze, że... No, moi widzowie, no, z wiekiem, tak jakby z latami, rosną, kurczę, i kiedyś bym nie pomyślał, że jakiś mój widz to jakąś ma pracę czy coś. Znaczy chodzi o to, że już dorósł do tego, nie? A teraz, kurczę, to spytam na czacie, na przykład na live, a dzisiaj też live odpalam, widzowie, to też tam zapraszam was, bo na przykład Biali jak usłyszał, to normalnie przez okno prawie skoczył. No, więc zapraszam was na streamka i na przykład teraz jak się pytam, to często jest właśnie tak, że już coś tam pracuje i tak dalej. Ja to w szoku jestem. ZK1. A ty na live'a wpadasz? No pewnie. Jakiś donajcik musi lecić. Tak. Jak pewnie wiecie, widzowie, albo nie wiecie, Havi pompuje na streamie praktycznie... No to streama, kurka, bo na to pompuje. Powoli to już mnie ręce bolą. A ty snajperem jesteś. Ty pokaż tą snajpereczkę twoją nową. Ty. No wygląda zacnie, powiem ci. Naprawdę, ale w ogóle... No, świeży zakup. No, ale pasuje w ogóle z rękawiczkami fajnie. No pewnie. Oj. Oj. To było chyba nieprzemyślane zagranie. Czekaj, idziesz na A czy na B? Bo chętnie bym przyszedł gdzieś z tobą, na przykład dać jakiegoś... Na B. Dobra. To mogę tutaj rzucić jakiegoś najdzika tam. Ze skina wezmę. Bez skina to ja nie będę latał, kurka. Pozdro. Widzę, rzucam najdę na rampę. Jest domek. Dobra, możemy podjechać, co? No pewnie. Dobra, to jest domek. W takim razie. Mówisz, że się stresujesz, a stresujesz się na przykład jak grasz jakieś mecze klanowe? Takie wiesz? Tak, stresuję bardzo. Serio? No. To ty taki jesteś pewnie skromny. No czasem, skromny czasem cichu, ugram. Tak. Czasem ugram, czasem nie i tak jest. A, no okej. Ja myślałem, że taki wariat jesteś. A ty po prostu się stresujesz. Ej, to było kurka drugie wejście. Jeszcze do prawej masz jednego. O, mi zlagowało. No właśnie widziałem, obydwóch was zlagowało, ten gość na tym tylko skorzystał. Nie ma sprawy, po tym odcinku będziecie na to stać. Aj. Domek.
I na blisko rampa. Ale są twoi. Ło. Już lepiej sejwować, żeby się nie wywalić, nie? Jak na razie masz jeszcze chyba 300 golda zarobione w tym odcinku cały czas, więc jest okej. Okay. A ile w ogóle kosztuje ten Digger Exotracku? No akurat 300. Słuchaj, to jak jeszcze dociągniesz trochę, to nawet będziesz mógł sobie kupić UMP Beasta. Czemu, co tutaj się dzieje? No nie da rady. Ja się stresuję, mi się ręce trosieszę, nie wiem co. Ręce ci telepią? No. A ty w ogóle ile zagrałeś? Bo tam widziałem, że Majker był na drugim miejscu z tym, z patyczakiem. Wow! Co ty robisz, wariacie? Jeszcze jeden, dawaj. Oj, 6 pp. Ty dawaj, to dam ci boosta, daj, dawaj, właśnie. Oj. Dobra, uciekam stąd. No nie. Słuchaj, to nie była podpucha. Dwóch jest. Siema. Wow. Lecę. Akurat wyciągnęli. Kurka, jeszcze jakby ten tutaj poszedł. Flesza i granatą ciągnęli. No. A jakbym jeszcze tego porobił, to akcja normalnie meczu. No, chciałbym. O, nice, wygraliśmy. No i koniec. No i Jezus Maria. Słuchaj, chyba wygrałeś tyle, ile kosztuje deal, tak mi się wydaje. Was, widzowie, z tym zostawiamy. Obliczcie w komentarzach, ile Biali tutaj wygrał, a my dostaliśmy plus 40 memera. Ile dostaliśmy memera? Plus 42. No i klasa. No, my wam dziękujemy. Trzymajcie się, do usłyszenia i hejka. Na razie.